znajduje się właśnie w naszym domu, a oznacza to vlog remontowy. Będzie vlog remontowy dzisiaj nawet tak naprawdę z dwóch dni, ponieważ dzisiaj mamy przeznaczony dzień oraz jutro na wybieranie kolejnych materiałów i dzisiaj będziemy się już zajmować wybieraniem płytek do naszych łazienek, więc w końcu będzie się coś takiego działo, po prostu ciekawszego wydaje mi się, więc przestaję już mówić. Zapraszam Was do oglądania i pokażę Wam, co tutaj się już zmieniło. Wejdziemy sobie teraz do naszej łazienki u góry, ponieważ tutaj się bardzo dużo już rzeczy zadziało. Pójdziemy sobie pod okna, mamy tutaj już, popatrzcie, wszystkie założone, nie wiem jak to się nazywa, regipsy chyba. Tu jest miejsce na wannę, będziemy mieć taką wannę narożną. Tu jest taka specjalna wnęka, na którą mamy plan, będzie tutaj piękny, zwisający kwiatek. O to już zadba moja mama. Mam nadzieję, że to się nam fajnie tutaj przyjmie. No i tutaj mamy taką ściankę, ponieważ za nią tutaj będziemy mieć w zabudowie pralkę, suszarkę oraz szafki. A po tej stronie tutaj będą dwie umywalki takie wolno stojące. No i kibelek, wiadomo, i wielkie lustro na całą ścianę. W tej łazience był największy rozgardiarz, więc jak już widzę, ile się tu rzeczy dzieje, to wow. Nie poznaję łazienki. I jeszcze jedna bardzo duża zmiana, uwaga, widzicie to tam? Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam była taka jakby klatka schodowa, taki wiatroła. Wychodziło się do góry, były drzwi, przechodziło się i były kolejne drzwi. I właśnie na wprost, od razu jak się tutaj wchodziło, o, na tej właśnie ścianie były drzwi, które wychodzą na zewnątrz. Takie dodatkowe, ponieważ to jest dom... Dom taki, wiecie, jakby powiedzieć to, piętrowy, wielorodzinny, tak się chyba te domy nazywają. No i te drzwi nam były zupełnie do niczego niepotrzebne, z racji, że będziemy mieć całkiem otwarte schody, otwartą przestrzeń, więc drzwi zostały całkiem zabudowane, jest gładka ściana, dzięki czemu właśnie będzie to wyglądało bardziej estetycznie. Drzwi są do niczego niepotrzebne i będziemy mogli też tam w przyszłości zrobić sobie jakąś fajną aranżację, czy fototapetę, czy jakiś obraz, więc kozak, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z bliska, z drugiej perspektywy. Keep on telling lies. That is how we stay alive. Oprócz tego, że drzwi zostały, powiedzmy, zamurowane, nie wiem jakiego dokładnie fachowego określenia użyć, bo jestem, nie znam się po prostu na sprawach remontowych, więc nie chcę wprowadzić Was w błąd. Po prostu drzwi zostały ukryte, nie ma ich, więc oprócz tego właśnie, że nie ma drzwi, to na przebitce mogliście też widzieć, że u góry w korytarzu jest też zrobiony, podwieszany sufit, wnęka na LEDy. No, będzie się to pięknie prezentowało, więc nowych rzeczy mamy. Nie mamy drzwi, robi się łazienka u góry i sufity są porobione. A pokażę Wam jeszcze, w ostatnim vlogu remontowym mogliście widzieć, jest jeszcze ta malusia łazieneczka nasza, która będzie trochę inna niż całość domu. Tu będzie jeszcze, o! Będzie ukrywane to okno, nie będzie tego okna, nie wiem, czy już Wam o tym mówiłam. Kurczę, fajnie, bo jak nagrywam te rzeczy remontowe, to się wydaje wszystko takie totalnie bez ładu i składu, ale później jest super pamiątka z tego i będę mogła sobie zrobić takie porównanie, jak to wyglądało przed i po. Pokażemy Wam zajebisty protyp, kiedy dziecko zaśnie w samochodzie. A musicie gdzieś wyjść na chwileczkę, proszę bardzo. Jeżeli macie dwa telefony, dzwonimy sobie na WhatsAppie elegancko. Dzidzia zasnęła, a my mieliśmy czas, żeby dogadać sprawy remontowe. Jesteśmy w Ramexie. Któryś to już raz, powinniśmy tu chyba zamieszkać i wybieramy sobie właśnie płytki do naszej łazienki do góry, a będą to płytki bardzo jasne. Coś takiego. Że tam do tej tej? No. Nie wiem, chyba te 3D fajniejsze, powiem Ci. To też jest takie 3D. No ale wiesz, jakby porównać tą płytkę do tego, weź, a weź ją tak przyłóż. Wiesz, to nie masz. Więc wybieramy... Kto, co, to? To po co patrzysz na to? Więc wybieramy płytki do góry i co ja miałam powiedzieć? A, długo zastanawialiśmy się, czy robimy tą łazienkę bardziej w szarość, czy w beż. No i jednak zdecydowaliśmy, że robimy tę łazienkę w beżu. W takim kolorze. Beż jest taki bardziej ciepły. Taki jest ładny. W takim kolorze? No. Tak? Z tą strzałeczką? Weź pokaż tą płytkę. I tak patrzymy sobie na płytki i ta, tak naprawdę równocześnie żeśmy powiedzieli, o kurczę, tak super jest ta płytka, pokażę, jak ona wygląda. Mam się to przytłoczenie takie białe, to fajne. Nie będzie tak tego bardzo widać, ale to jest taki bardzo, bardzo jasny beż. Super. Ale to wiesz co, Wojtek, nie, 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 ja chciałam do ściany ją przyłożyć. Tutaj, bo tam w tamtej łazience będzie bardzo dużo światła, wiesz? Żeby zobaczyć, jak ona właśnie wygląda w takim mocnym świetle. No super, tak, patrzę. Super wygląda. Tak wygląda ta płytka, ale wiesz co, popatrz się w porównaniu do białego. No. Gdybyśmy zrobili wtedy te 3D
wstawkę w kolorze białym, no to też będą wyglądały tak brudno, tak mi się wydaje. Robimy zdjęcie tego, więc to już mamy i lecimy dalej, patrzymy. Szukamy teraz, nie wiem czy mówiłam, płytek 3D, które będą w łazience u góry. No i jest ciężko. To co mnie zastanawia, czy wtedy, kiedy jest ta wstawka, to czy wszystkie te płytki nie będą wyglądały zbyt brudno? Rozumiesz? No, od tego. Nie, bo to czarne. Chodzi o to, że wydaje mi się, że na przykład od prysznica, jak zawsze gdzieś tam wiesz, to na czarny będzie bardziej widać wszystko. Wiesz, jak jest czarny? Bo biały z beżem mi się właśnie gryzie pod tym kątem, tak jak mówisz. Tak. Nie powinno się chyba tak łączyć. Trzymaj. Kolejny dzień remontowych zmagań. Dzisiaj mamy więcej rzeczy do zrobienia, a mniej czasu. Jak nam to wyjdzie, zobaczymy. Mamy jeszcze na to poniedziałek, także bez jakiejś większej spiny. Wczoraj już nic wam nie nagrywałam. Jak wróciliśmy do domu, już później po prostu odstawiam aparat, nie miałam ochoty nic nagrywać, ale nagrałam, mogliście zobaczyć taką krótką przebitkę, ponieważ przyjechały do nas dziewczyny ze Szczawnicy, chrzestna mama Glorii, moja ciocia, kuzyn, także właśnie kuzyn, kuzynka i ciocia. No i przy okazji właśnie kuzynka, chrzestna mama Glorii. Także fajnie to wyglądało, jak się bawiły, musiałam to nagrać. I co? I tyle po prostu wczoraj nagrywałam. Dzisiaj kontynuujemy. I co miałam wam powiedzieć? Jedziemy teraz od razu na Węgierską tam, tak? Najpierw do domu zmierzyć szafkę? Tak. Najpierw do domu jedziemy zmierzyć szafkę taką, szafkę z umywalką i z lustrem tam właśnie na dół do, powiedzmy, nie wiem, piwnica, parter, już nawet nie wiem jak to nazywać. Tam jedziemy zmierzyć, potem na Węgierską, najpierw na szybkie jedzonko. Wojtek tu proponuje Subwaya, także spoczko. Idziemy mierzyć szafkę. Dziadek, mogę ci zaufać zostawiając dziecko? Oczywiście, idziemy. Ale jak ona jest zadowolona, jaki uśmiech. Zostaniesz z dziadkiem chwilkę, tak? Dobra? Idę jej pokazać, jak wygląda życie, a nie tam jakieś... Dobra, ostrożnie. Samochód raz na tydzień, a tutaj... Ona często w mieście bywa, ty się nie martw o to. Dobra, lecimy mierzyć szafkę. Trzeba szybko wszystko ogarniać, bo... Czasu nie mamy tak dużo, jakby się wydawało. Zanim zabierzemy się za mierzenie, to zrobię wam update'cik. Jak widzicie, mamy zamontowany kibelek. On jest taki fajny, mały, więc nie zajmuje dużo miejsca, a na tym nam zależało. A tutaj będzie stała właśnie ta szafka. Będziemy kupować taką szafkę już typowo z umywalką. I na górze miało być na samym początku zaplanowane lustro. Ale mówię do Wojtka, że lepsza będzie po prostu taka szafka otwierana z lustrem, bo nie dość, że właśnie praktycznie jest lustro, to dodatkowo szafka, w której jest miejsce do przechowywania, a w takich małych łazienkach to jest naprawdę klucz, żeby wszędzie to miejsce do przechowywania znaleźć. Więc zabieramy się za mierzenie. 20 cm to trzeba się odsunąć. Czyli jeśli tutaj mamy całość... Subwaya 30 cm, a puszkę... Dostaniesz 50% taniej. Znaczy jak jesteśmy na Subwayu, to naciągam Wojtka na ciasteczka z orzechami makadamia. Są najlepsze takie ciastka. Ever. Wojtek, na urodziny taki bok z tych ciasteczek możesz mi ogarnąć. Słyszysz? Co? Ja zawsze mam tak, że najpierw zjem ciasteczko, tak przynajmniej jedno, a później lecę z kanapką. Daj być alkoholikowi, kupowała flaszkę na ten.
Dlaczego? Całą rodzinę. No to jest tak samo. Ale ja jestem uzależniona... Po co kupować coś niezdrowego? Ja jestem uzależniona od stricte czekolady, nie od ciastek. A to nie ma cukru, nie? Ma! No. Ale czekolada jest zupełnie czymś innym, kakao, nie? Czekoladę mogę Ci kupić. Nie chcesz... Gorzką czekoladę mogę Ci kupić, bo jest nawet dobra. Mamy full pakiet, czyli ciasteczka, kawę. Wzięliśmy sobie po bułce z tym wege kurczakiem, teriyaki jest przepyszny. I mamy jeszcze wrapy na później, jakby się nam nie udało nic na szybko zjeść. I proszę bardzo, jaka randka. Jaki widoczek. My sobie tak spacerujemy, bo wciąż jesteśmy przy znalezieniu idealnej płytki na tą taką ściankę, co mamy w łazience z kwiatkiem. I właśnie tak idziemy i szukamy tych płytek i tutaj już naprawdę jesteśmy w totalnej dupie, bo albo nie ma wymiaru... Co ty robisz? Halo? Albo nie ma wymiaru i będzie bardzo dużo odpadów, a to się po prostu nie kalkuluje, albo są za małe płytki, no i wiecie o co chodzi, żeby nie było docinek albo za dużo fugi. No idziemy sobie tutaj, że poszukamy inspiracji i nagle Wojtek znalazł płytki idealne. Więc tak, albo jest opcja, czyli ta właśnie tutaj, ona jest w Mercury Market, albo jeszcze jest taka i patrzcie na to. Ona jest przeceniona z prawie stówki na 40 zł. W ogóle to jest hit, że w Merkurym, Wojtek, my chodziliśmy w kurtce, Gloria była bez kurtki, ale ciepło było. Co miałam mówić? Mamy teraz troszkę dylemat, ponieważ spodobała nam się płytka ta w brązie, spodobała nam się też płytka w zieleni z dodatkiem złota i ta czarna. Ta czarna? Cappuccino się nazywała? Aha, no nieważne, więc ogólnie Merkury jest dzisiaj otwarty do 20, co jest bardzo dużym plusem, mamy sporo czasu, więc teraz jedziemy szybko do Ramexu, bo jest jeszcze otwarty, po płytkę, którą będziemy mieć w całej łazience, wybraliśmy sobie taką bardzo jasną beżową, wczoraj zresztą to widzieliście, więc weźmiemy sobie jedną płytkę, nie? Jedną płytkę, przyjedziemy do Merkurego, żeby tutaj przymierzyć, jak będzie wyglądało do poszczególnych płytek. I co? Jak odbierzemy z Ramexu płytkę, to wracamy do domku jeszcze, bo nasz bubuś jest śpiący, tak? Pójdzie na drzemkę, zje sobie obiadek i może uda się, że moja mama z nią zostanie, więc... Raczej nie, bo skoki! Korzystamy z sytuacji, że Gloria nam zasnęła. Oczywiście standardowo poprzez połączenie telefoniczne mamy ją na kamerce. Nie, to jest świetny patent, serio, jak na przykład dziecko wam zaśnie w samochodzie pod domem, nie musicie siedzieć w samochodzie jak... Brzydko się wrażę, debile, tylko pójdziecie sobie do domu, super fajnie i dziecko może spać w samochodzie i macie pogląd na to. Jesteśmy teraz w łazience naszej. Wow, zrobili to! Tu? Tu! Tu! Pff. Ja pierdzielę. Jeszcze wczoraj nie było tego, zresztą widzieliście. Wojtek tutaj właśnie przyłożył płytkę, którą będziemy mieć w całej łazience. Ona jest w takim delikatnym beżu i właśnie cała płytka będzie obłożona. Cała łazienka będzie obłożona tą płytką. Natomiast tutaj po prawej oraz po lewej stronie będziemy mieć coś kontrastowego. No i teraz zastanawiamy się właśnie, czy to będzie taka czarna, brązowa czy zielona. Jeszcze sobie to musimy zdecydować. Na pewno wam pokażę, czy to jeszcze właśnie w tym vlogu, czy w kolejnym, ale sztos. Płytka prezentuje się tak. To jest model płytki, jak ona się nazywa? Lapato, tak? Tak, Lapato, półpolar. Tak, jak widzicie. Grace Elegant Stone. O, dokładnie, ona ma coś takiego. Również nie było tego wczoraj, to jest takie obniżenie sufitu, ponieważ ta łazienka to w ogóle były takie mecyje, nie? Aha. Była masakrycznie krzywa i tutaj możecie zobaczyć, znaczy masakrycznie krzywa, ona po prostu ma takie śliczne skosy, tutaj to możecie zobaczyć, o! I po tej stronie, z racji, że my chcieliśmy mieć takie ogromne lustro prawie na całą ścianę, no to tutaj, żeby właśnie się pozbyć tego skosu, jest ten sufit tak wyrównany do końca. No i to, co się dzieje tutaj, to już jest magia, więc powiem wam, jaki mamy na to zamysł. Ogólny zamysł na tę ściankę jest taki, że tutaj mamy wystającą część. Tu będziemy mieć, to mówiłam, będziemy mieć całe w płytce, tak jak całość łazienki, w tej właśnie beżowej. Tu będą wystawały LEDy, będą świeciły na bok. Tu będziemy mieć kontrastową płytkę, jeszcze nie wiemy w jakim kolorze. Natomiast ta cała wnęka, właśnie tu będzie siedziała magia i tu podkreślam, że to jest mój pomysł, nie? Bo nam projektantka wymyśliła w ogóle tak, że ta cała ścianka była z jakąś tapetą. Natomiast właśnie ja mówię, kurczę, widzę w tej łazience po prostu, wiecie, doniczkę,
kwiat typu bluszcz, który się pięknie rozrasta i właśnie bluszcz, który będzie tutaj pięknie zwisał na dół. Boże, daj, żeby tak to wyglądało, więc bluszcz zwisający na dół, więc wyobrażacie sobie, kiedy tu będą takie piękne LEDy i będziemy mieć też taki ambient chyba tutaj, nie? Mhm. Tak, ambient, więc będziemy się kąpać, kula, bąbelki, zwisający bluszcz, relaksująca muzyka. Wyobraźcie sobie, że leżę teraz w wannie. No leżysz, właśnie w wannie jesteś. W tym wannie, jeszcze w niej, jeszcze się nie położę, ale no właśnie taki jest zamysł, doniczka i kwiaty zwisające na dół. I tak wczoraj z Grześkiem gadam i tak mówię, to dziecki bluszcz. No, ciekawe jak długo tu będzie, jak będziesz cały czas z niego zahaczał, to ja mówię, tego wytrę. Mówię. Pięknie. Dobra, idziemy na dół. Mega, Jezu, a jestem podekscytowana, ty? No. Super, co? Halo, co to za prezenty? Ledwo przyszłyśmy do domku, już Gloria prezent dostała? Co to dostałaś, kwiatuszka? Jejku, jak się jej podoba. Tak? Już się teraz nie cieszę, tak jak przedtem. Co to za kwiatusze? Tak, bo ta pierwsza reakcja jest najlepsza. No. A pcik? Już nie. Odkurzacz jej się spodobał. Tak, to spanka odkurzaczy, nie? Lurusia, co to? To mama weźmie. Mama weźmie. Jak ładnie pachnie. Tak słodziutko. No. Jezus, jaki mały śmiech. No. Idziemy na górę. Idziemy na górę, wujek, ma coś dla ciebie. Patrz. Ja pierdzę, ale z rozmachem totalnie. Ile książek naraz? No ale to trzeba je poodkładać chyba, żeby po kolei wszystkie pokazać, nie? Co to jest? Nie? Popatrz. 8 małych planet, no tak? Ja będę miała ręce tu. Dobra. Ej, to jak w kościele się dalej dawało, nie? Ale to są dwie na rozgrzewkę. Kochamy Plutona. Kochamy Plutona, tak. Dalej co mamy? Teoria względności. Ale fajne. Fajne. Większa masa, mniejsza masa. To jest płaska przestrzeń. Astrofizyka. To ja czuję, że to dziecko będzie te książki ze mną oglądać. Technologia kosmiczna dla maluchów. Gdzieś ty to znalazł, człowieku. A jak no, aerodynamika w sumie, ale... Optyka dla maluchów. Fajne. Się cieszę. Fajne. Chemia organiczna dla maluchów. No, ona wstrzymała oddech. Fizyka kwantowa dla maluchów. To dla mnie to jest za dużo, co to jest dla malucha. Bez kitu. Troszkę była Tomka reakcja, Tomek tak, ale to przecież nie dla ciebie. To jest piłka, ta piłka nie ma energii. Puh. Ja coś tam przeczytałam i ja mówię, kurczę, ja to nie wiedziałam. I fizyka jądrowa dla maluchów. Co to jest, Gloria? Co ty na to? Fajne, nie? I patrz, Gloria, na to. Patrz na to, to ci będziemy na pamięć uczyli. Czekaj. Czekaj, wujek musi zobaczyć. Patrz! Tablica. Tablica Mendelejewa. Nie, ty się... Ale się... Ale rwiecie do nas. Co to jest? Co to jest? Ale on tak robi takie znudki. Mhm. Co to, Glorusia, jest? Podoba ci się? Jakie to będzie dziecko naukowiec? Co? Nie. Słyszałeś to? Podoba jej się. O nie. Co? Wodór? Hej? Super. Bo jeżeli ktoś nie jest w temacie, Gloria, kiedy robi takie... To znaczy, że się jej coś bardzo, bardzo podoba. Dziękujemy, wujku, tak? Dziękujemy! Dziękujemy, tak! Ale będziesz miała czytania. Dziękujemy! Tak, astrofizyka! Tak szybko dorastają! Nie, dziękujemy! Boziu! A mama ci kupowała jakieś króliczki, misiaczki! Łapaj, no! Łapaj, trzymaj go. Tak? Puszczaj do mnie. Puszczaj do mnie piłkę. Puszczaj do mnie, no. Tak. Brawo, brawo. A jeszcze się nie chce bawić, co? Zegarek? Tak? Podoba ci się? Podoba ci się? Jaki to jest kolor? Jaki to jest kolor? Złoty to jest, tak?
Kolor złoty. Tak? Kupimy kiedyś taki zegarek, Glorci? Tak? Fajny. Teraz będzie jeszcze troszkę za duży, wiesz? Ale w przyszłości możemy kupić taki zegarek. Będziemy mieć obie, tak? Zapomniałam się z Wami pożegnać. To był bardzo produktywny dzień. Udało nam się sporo rzeczy do domu wybrać, więc jesteśmy mega zadowoleni. W kolejnym vlogu będziemy kupować, w kolejnym vlogu zobaczycie, jak będziemy te rzeczy kupować i odbierać, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku, który jest pod filmem. Wtedy nie ominiecie kolejnych vlogów w tematyce remontowej i nie tylko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, tym bardziej, że już zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Powolutku się toczymy w tę stronę, więc dobra, nie przedłużam więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych vlogach. Hej.